Aneta opuściła dom rodzinny, ponieważ chciała zrobić krok do przodu. Chciała ułożyć swoje życie. Liczyła, że na jej drodze stanie odpowiedni mężczyzna, że weźmie ślub i założy rodzinę. Jej marzenia zostały przekreślone jednej nocy. Aneta już nigdy nie wróciła do domu. Padła ofiarą brutalnego morderstwa. Kto i dlaczego to zrobił? Czy Aneta znała swojego oprawcę? Straszydło. Podcast kryminalny. Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Straszydło. Wstęp będzie krótki, ponieważ standardowo chciałabym wymienić źródła. W głównej mierze korzystałam z materiałów Interwencji, magazynu kryminalnego 997, z oficjalnej strony polskiej policji, z artykułów Współczesnej, ale też ze Super Expressu czy z Faktu. Wiem, że dla wielu nie jest to zbyt rzetelne źródło, ale pojawiły się tam wypowiedzi rodziny, co pomogło zbudować pewne tło. W trakcie opowiadania będę podkreślała, kiedy źródła są w jakimś temacie względem siebie sprzeczne. Dzisiejsza historia nie jest bardzo popularna czy głośna, ale według mnie zasługuje na to, by ją tutaj opowiedzieć. Przede wszystkim po to, aby uświadomić Was, drodzy słuchacze, że zło czai się wszędzie, za rogiem, że niektóre zbrodnie są naprawdę nielogiczne i nieuzasadnione. Oczywiście zbrodnie w ogóle są przerażające, ale często wynikają one z emocji, z jakiejś zażyłości. Ale jak się okazuje, nie zawsze. Sami przekonacie się, co miałam na myśli. Zanim zacznę, chciałabym poprosić Was o subskrypcję, komentarze czy polecenia mojego kanału. Dzięki temu mogę się rozwijać i docierać do szerszego grona słuchaczy. Przygotowanie odcinka to czasem wiele godzin spędzonych przed książkami i ekranem, a Wam zajmuje to mniej niż minutę. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania historii. Po raz kolejny zabieram Was na wschód Polski. Dokładniej do miejscowości Augustów w województwie podlaskim. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w dość malowniczym miejscu. Na bulwarach przy ulicy Portowej. O ile dobrze wnioskuję z map, jest to bulwar Związku Nauczycielstwa Polskiego i znajduje się on nad brzegiem rzeki Netty. Niestety, pewnego dnia piękny krajobraz stracił na swoim uroku, ponieważ to właśnie tam 14 października 2008 roku przypadkowi przechodni natrafili na ciało młodej kobiety, które nagie dryfowało w wodzie. Powiadomione służby przybyły na miejsce i wyłowiły kobietę z rzeki. Bez wątpienia nie znalazła się w niej w wyniku wypadku. Chociaż pierwsze informacje w lokalnych mediach na temat tej sprawy nie wykluczały żadnej z hipotez, między innymi samobójstwa, to były one zwyczajnie teoriami dziennikarzy. Już po pierwszych oględzinach było wiadomo, że kobieta padła ofiarą zabójstwa. Śledczy odnaleźli na jej ciele liczne siniaki, rany, których nie mogła zadać sobie sama. Sekcja zwłok ujawniła wodę w płucach. Oznaczało to, że kiedy wrzucono ją do wody, jeszcze żyła. Jednak gdyby nie to, finał pobicia byłby taki sam. Obrażenia na jej ciele były śmiertelne. Została zakatowana. Do identyfikacji ofiary doszło bardzo szybko. Odnalezioną kobietą okazała się być Aneta Szybak, 29-latka, która w Augustowie mieszkała zaledwie od kilku lat. Młodsza siostra kobiety od kilkunastu godzin próbowała się z nią skontaktować. Jednak telefon uparcie milczał. Ostatni raz widziały się wieczorem 12 października,
w jednym z lokalnych pubów. Aneta była umówiona na spotkanie przy bulwarach z tajemniczym adoratorem. Jednak po randce nie wróciła do ich wspólnego mieszkania. Kiedy w mieście zaczęto plotkować o odnalezionych zwłokach, rodzina domyśliła się, że nie był to tylko zbieg okoliczności. Zanim przejdę dalej, opowiem wam, kim była Aneta. Będzie to dość szybki opis, bo nie mam zbyt wielu informacji na jej temat. Mam tylko to, co mówiła o niej najbliższa rodzina w kontekście sprawy. A szkoda, bo jej postać jest przez to niepełna. Jej rodzina mówiła głównie o wątku miłosnym, o założeniu rodziny czy o tym, jak ufną osobą była Aneta. Wszyscy skupili się praktycznie na jednym, przez co można czasem narzucić sobie jej obraz jako osoby łatwowiernej czy naiwnej w stosunku do ludzi, a przede wszystkim do mężczyzn. Zbyt mało wiadomo o jej życiu, charakterze czy po prostu perypetiach. Urodziła się w 1979 roku. Całe życie mieszkała na wsi, zaledwie 13 km od Augustowa. Była najstarszym dzieckiem swoich rodziców i miała czworo rodzeństwa. Według bliskich była bardzo pracowitą osobą. Mimo tego, że wyjechała do miasta i tam się osiedliła, to kiedy odwiedzała rodziców, zawsze pomagała im przy obejściu czy przyjeżdżała do domu w okresie wykopków, bo wtedy po prostu każde ręce na pokładzie są potrzebne, a ona nigdy nie odmawiała tej pomocy. Według relacji bliskich 29-latka wyjechała do miasta, aby poprawić swój byt. Tam po prostu mogła zarobić więcej. Zaczęła od pracy na sprzątaniu w jednym z tamtejszych urzędów. Oprócz tego wynajęła mieszkanie lub piętro domu, to już w zależności od źródeł. Z czasem do Anety dołączyła jej młodsza siostra Mariola. Kobiety mieszkały razem, a mimo to o prywatnych sprawach siostry Mariola wiedziała niewiele. Uważała ją za dość skrytą osobę. W magazynie kryminalnym 997 wspominała o związkach Anety. Zdążyła poznać trzech mężczyzn, z którymi 29-latka się spotykała, ale według niej te trzy relacje były już dawno zakończone. Nie miała dużo koleżanek. Była bardzo łatwowierna, jeżeli chodzi o chłopaków, mówiła w programie. Anetka marzyła o mężu, o rodzinie, dzieciach. Przecież miała być taka szczęśliwa. Pojechała do Augustowa szukać pracy i miłości. U nas w Pieniach to bieda z nędzą była. Tam miało być jej lepiej. Przecież ona była taka dobra, miła. Nawet muchy by nie skrzywdziła. Zawsze uśmiechnięta, wesoła. Zawsze skłonna do pomocy. Tak mówiła o niej mama w jednym z wywiadów. Aneta podobno ciągle mówiła tylko o tym, jak bardzo chce się zakochać. Wyobrażała sobie dzień swojego ślubu. Jednak nikomu nie zwierzała się z tego, jak jej związki przebiegają, z kim do końca się spotyka. Według siostry Aneta bardzo dużo czasu spędzała na telefonie i ciągle z kimś SMS-owała. W 2008 roku w życiu Anety pojawił się kolejny mężczyzna, o którym kobieta mówiła, że to właśnie ten jedyny. Niestety nie ujawniła w pełni jego tożsamości, z tego co wywnioskowałam z materiałów. Miał na imię Maciej i poznali się przez czat lub radio, bo tam najczęściej szukała miłości Aneta Szybak. Skupiono się na tym wątku. W dniu śmierci miała być z kimś umówiona, najprawdopodobniej z owym Maćkiem. Umówili się w okolicy rzeki, ponieważ jak mówiła Aneta, było to bardzo romantyczne miejsce. Śledczy podejrzewali, że kobieta wdała się w romans z kimś, kto był już w innej relacji lub miał już rodzinę. Druga opcja to był jakiś wysoko postawiony w mieście biznesmen czy polityk, dlatego miała ukrywać, kim on był. W trakcie śledztwa i sprawdzania telefonu Anety, który został wyłowiony z dna netty, okazało się, że miała ona kilka kart SIM. Nikt z bliskich nie potrafił wyjaśnić, dlaczego miała ona kilka numerów.
Pojawiły się przypuszczenia, że mogła kogoś szantażować, że na przykład ujawni ich związek. Według Marioli, Aneta wcześniej już 2 razy szantażowała mężczyznę lub mężczyzn ciążą. Tutaj nie doprecyzowała swojej wypowiedzi, więc jest ona taka dwojaka. Chodziło o to, że okłamała swojego partnera. Mariola użyła nawet słów: Aneta 2 razy próbowała naciągnąć faceta na ciążę. I wydaje mi się, że słowo naciągać może być tutaj źle zrozumiane. Z kontekstu wnioskuję, że raczej chciała utrzymać przy sobie mężczyznę, wmawiając mu, że będą mieli razem dziecko. Ale to jest tylko tak, wiecie, moje typowanie mogło być całkowicie inaczej. W kwestii związków, romansów, Aneta jest bardzo tajemniczą postacią. A wracając do kart SIM, oficjalnie w mediach nie pojawiły się wyniki analiz tych numerów, billingów czy wiadomości. Prawdopodobnie nie wniosły one zbyt wiele do śledztwa. Wątek miłosny był w tej sprawie bardzo mocno wertowany. Rozważano też motyw rabunkowy i seksualny. Nigdzie nie odnaleziono torebki oraz karty bankowej Anety, a podobno z nią się nie rozstawała i pilnowała jej jak oka w głowie. W niedzielę 12 października Aneta spotkała się ze swoją koleżanką w fabryce nastrojów, a w barze, w którym owa koleżanka była barmanką. Później przeniosły się do baru Park, gdzie imprezowała też siostra Anety, Mariola. Była tam ze swoimi znajomymi. Była u mnie w barze, trochę porozmawiałyśmy, później wyszła po swoją siostrę i spotkałyśmy się w następnym barze. Posiedziała chwilkę ze mną, poszła do siostry, też troszeczkę porozmawiała. Mówiła koleżanka w programie Magazyn Kryminalny 997. Według niej... Aneta była łatwowierna, wystarczyło, że chłopak kiwnął palcem, a ona biegła już do niego. Robiła to, co on chciał. Jak możecie wywnioskować, zdania na temat życia miłosnego Anety były takie same. Chociaż zastanawiam się, czy nie za mocno wszędzie skupiono się właśnie na tym, co dla śledztwa okazało się zgubne i nieco je przeciągnęło. Aneta rozmawiała z siostrą w barze na chwilę przed północą z 12 na 13 października. Poinformowała ją, że idzie spotkać się z chłopakiem nad rzekę. Aneta bardzo się cieszyła, bo miała wtedy pierwszy raz spotkać się z Maćkiem na bulwarach. Wspominała Mariola. Kobieta wysłała SMS-a do siostry, że dotarła na miejsce. To był ostatni raz, gdy z kimkolwiek się skontaktowała. Jak już wiecie, 14 października została odnaleziona w rzece. I tu powstała pewna luka czasowa, bo od momentu, gdy Aneta wyszła z baru Park, do momentu odnalezienia jej ciała w rzece minęły prawie 2 dni. Wyszła z baru około godziny 23.12 października i o ile wierzyć źródłom, świadek zawiadomił policję o odnalezieniu ciała późnym popołudniem lub nawet wieczorem 14 października. Z tym odnalezieniem to są spore nieścisłości, ale po kolei. Pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli Anetę 13 października na mieście w towarzystwie 2 mężczyzn. Jednym z takich świadków była m.in. koleżanka jej siostry. Mężczyźni, z którymi rzekomo ją widziano, poszukiwani byli w charakterze świadków. Sporządzono nawet ich rysopisy, które później pojawiły się m.in. w magazynie kryminalnym. Nikt jednak ich nie rozpoznał. Podejrzewano też, że Anetę pobito gdzie indziej, że sprawca lub sprawcy przywieźli ją nad rzekę i do niej wrzucili, gdy była nieprzytomna. Nie było jednak na to 100% dowodów, ponieważ przez te kilka dni padało i ślady nad rzeką mogły zostać równie dobrze zmyte przez deszcz. W tej sprawie przesłuchano podobno setki osób. Policja miała blisko 10 podejrzanych, jednak nikomu nic nie udowodniono. O tajemniczym chłopaku również nic nie wiadomo. Mariola twierdziła, że do spotkania finalnie nie doszło. Nie wyjaśniła, skąd miała takie informacje. Policja również nie potwierdziła tego, że z adoratorem Anety
tym całym Maćkiem, że z nim rozmawiali, że miał alibi. Nie pojawiło się w ogóle żadne takie źródło. Zero informacji na ten temat. W pewnym momencie śledztwo stanęło w martwym punkcie. Mówiono nawet o swoistej zmowie milczenia, która miała zapanować w mieście. Dopiero po emisji programu prowadzonego przez Michała Fajbusiewicza mieszkańcy Augustowa zaczęli zgłaszać swoje obserwacje oraz dzielić się wiedzą z policją. Stwierdzenie, że sprawca zwykle pojawia się w pierwszym tomie akt, jest w tej historii trafne, nawet bardzo. 14 października 2008 roku dwóch kolegów spacerowało alejkami wzdłuż brzegu rzeki Netty, na znanych wam już z tej historii bulwarach. W pewnym momencie zauważyli oni nagie ciało dryfujące w wodzie. Mężczyźni zawiadomili policję i tak ujawniono zwłoki Anety. W 2009 roku owi mężczyźni zostali przesłuchani ponownie. Jeden z nich, Paweł, przyznał się do pobicia Anety oraz gwałtu, ale podczas wizji utrzymywał wraz z bratem, że ona sama wczołgała się do wody, co miało wskazywać na nieszczęśliwy wypadek. Zanim przejdę dalej, chciałabym zaznaczyć, że dane sprawców zostały odtajnione przez sąd, to znaczy sąd wyraził zgodę na publikację ich nazwisk, ale o nich samych też nie wiadomo za wiele. Obaj urodzili się i wychowali w Augustowie. Paweł Sidor, czyli młodszy z braci, w 2008 roku ledwie wszedł w dorosłość. Jeszcze uczył się w technikum. Jego 23-letni brat Tomek od jakiegoś czasu mieszkał w Wielkiej Brytanii. Tam pracował, utrzymywał swoją rodzinę, ponieważ od jakiegoś czasu miał żonę i półrocznego synka. W październiku 2008 roku Tomasz przyleciał z Anglii do rodzinnego miasta, aby nieco się rozerwać i wyszaleć. 12 października bracia wyszli na piwo. Nie mieli jednak zbyt wiele gotówki, aby starczyło im na całonocne imprezowanie w barach. Wypili zaledwie kilka piw i pieniądze się skończyły. Bracia z nudów poszli na bulwary. Tam w pewnym momencie napotkali Anetę, która przyszła nad rzekę na randkę z nieznajomym. I Aneta była dla nich totalnie obcą osobą. Nie byli na cześć, nie widywali się. To była ofiara z przypadku. Mały przerywnik. Chciałabym was ostrzec, że opis tej zbrodni może być dla niektórych słuchaczy zbyt szczegółowy. Nie jest on przeznaczony dla osób szczególnie wrażliwych. Młodzi mężczyźni zaczęli ją zaczepiać. Aneta jednak nie reagowała, co ich po prostu rozzłościło. Zaczęli ją wyzywać, w końcu doszło do szarpaniny. Na zmianę okładali ją pięściami. W pewnym momencie kazali jej się rozebrać. Aneta miała nie protestować, mówiła, że zgodzi się na wszystko, byleby jej nie bili. Obiecywała też, że nikomu nie powie o tym, co się stało. Błagała ich o litość. W pewnym momencie doszło do gwałtu, kiedy jeden z braci gwałcił kobietę, drugi przeszukiwał jej rzeczy w poszukiwaniu pieniędzy i na odwrót. Kiedy znaleźli kartę, zażądali kodu PIN. Skakali po niej, bili ją po głowie, plecach, kopali w krocze. Twierdzą, że nie krzyczała, tylko pojękiwała z bólu, gdy ją atakowali. Według ich zeznań Aneta sama miała wczołgać się do wody. Jednak biegli zaprzeczyli tej wersji. Pobita do tego stopnia po prostu nie mogła przebyć drogi od ławek do rzeki. Bracia sami wrzucili ją do Netty, przez co Aneta się utopiła. Jak już wspominałam, biegli zgodnie ustalili, że gdyby nie wrzucono jej do wody, to ze względu na obrażenia Aneta i tak by umarła. Zadali jej tyle ciosów, że doznała zarówno obrażeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Cytuję. Jej ciało było zmasakrowane. Można powiedzieć, że ona miała obrażenia od głowy do stóp, z przodu, z tyłu, z boku. Nie mówiąc już o złamaniach czaszki. Stwierdzono złamanie nosa i obrzęk mózgu.
Poza tym miała liczne obrażenia na całym ciele. Sąd uznał, że brutalnie pobitą i zgwałconą, nieprzytomną kobietę zabójcy wrzucili do rzeki w Augustowie, gdy jeszcze żyła. Po wszystkim bracia ruszyli na miasto, aby dalej się bawić. Kiedy dotarli do bankomatu, aby wypłacić pieniądze z konta szlak, okazało się, że zapomnieli kodu PIN, który wystraszona kobieta im podała. Zrobiła to, aby oszczędzili jej cierpienia i życia. W kolejnych dniach starszy z braci, Tomek, wyleciał z kraju, a wrócił do swojej żony i dziecka, jak gdyby nigdy nic. Natomiast Paweł był niespokojny, poszedł do szkoły, ale ciągle myślał o tym, co zrobił ze swoim bratem. Po zajęciach poszedł z kolegą na spacer. Niby przypadkiem przeszli koło miejsca, w którym wcześniej wrzucił Anetę do wody. Pokazał koledze dryfujące zwłoki. To kolega zawiadomił służby. Paweł nie miał odwagi. Ulotnił się, nim przyjechali. Nie było go przy wyciągnięciu ciała. Jeszcze tylko tak w gwoli wyjaśnienia, kolega nie miał pojęcia o tym, co zrobił Paweł. Paweł po prostu go tam tak nakierował jakby na to miejsce, w którym zostało wyrzucone ciało Anety. Tomasz i Paweł trafili do aresztu. Ze względu na czyn, jakiego się dopuścili, prokuratura wnioskowała o dożywocie. Postawiono im zarzut gwałtu oraz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Proces ze względu na brutalność, z jaką zachowywali się sprawcy i ze względu na rodzinę, został utajniony. Do mediów docierały jedynie szczątkowe informacje. Wiadomo, że bracia przyznali się do pobicia. Według nich Aneta sama zgodziła się na współżycie. Według ich wersji sama też wpadła do wody. Ja przepraszam was, ale po prostu brak mi słów. Dla mnie jest to bardzo kontrowersyjna sprawa i no aż mam ciarki na całym ciele, kiedy opowiadam o tych bzdurach, którymi próbowali bronić się ci bracia mordercy. Tak naprawdę Sidorowie zaatakowali Anetę bez konkretnego powodu i celu. Wielu określa to jako zbrodnię z nudów, nie mieli motywu, po prostu ją zaczepili i wyładowali na niej agresję. W pewnym momencie prasa wręcz huczała, ponieważ z ust oskarżonych miały paść słowa, że zabili Anetę, bo była brzydka. To jest cytat. A nie potrafię sobie wyobrazić, jak można być taką bestią, by rzucać nawet takimi słowami zero taktu czy cokolwiek. No, uderzyłam ją, bo nie podobała mi się jej koszulka, makijaż, nie wiem, cokolwiek. Coś potwornego. Wyrok zapadł w maju 2010 roku w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Sąd zezwolił na publikację zarówno wizerunku, jak i danych oskarżonych. Bracia zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po upływie 15 lat. Czyli tak jak teraz to sobie kalkuluję na żywo, to albo w tym roku, jeśli wliczymy areszt, no to w tym roku mogliby się ubiegać o te 15 lat zwolnienia. No jestem ciekawa, czy cokolwiek usłyszymy jeszcze o tych panach. Według sędziego Marcina Walczuka obaj działali w bezpośrednim zamiarze zabójstwa. Pełne uzasadnienie zasądzonej kary nie jest jednak znane. Mama Anety, pani Henryka, powiedziała po ogłoszeniu wyroku: będą mieli czas, by zrozumieć, co zrobili. Mówiła też: płakali, przepraszali, ale co mi po ich przeprosinach? To mi nie zwróci córeczki. Aneta chciała sobie ułożyć życie, znaleźć miłość. A może gdyby tak bardzo jej nie szukała, nie znalazłaby się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. To, że znalazła się sama w odludnym miejscu, nie dało prawa jej oprawcom do tego,
aby ją zaatakować i pozbawić życia. Żebyście po prostu nie zrozumieli mnie źle. Nie jest ona niczemu winna. Każdy ma prawo po prostu do jakiejkolwiek wolności. Nikt nie ma prawa po prostu nas atakować, szantażować, bić. Przez ten dziwny wybuch agresji bracia Sidorowie odebrali Anecie plany, marzenia i życie, niszcząc przy okazji swoje w tak młodym wieku. Mam nadzieję, że widmo tego, co zrobili, nigdy ich nie opuści. Do końca po prostu swoich dni. Niestety nawet głęboki żal i wina nie są w stanie przywrócić Anecie życia. Moi drodzy, moje kochane straszydła, co mogę więcej powiedzieć? O tak bezsensownej zbrodni chyba jeszcze nigdy nie opowiadałam na tym kanale. Tak jak wspominałam na początku, niestety żyjemy w takim świecie. Musimy mieć świadomość, że zło czai się tak naprawdę wszędzie. To jest bardzo smutny wniosek, konkluzja w ogóle z tego wszystkiego, że będąc dobrymi ludźmi, musimy uważać na tych, w których jest to zło, aby nie skrzywdzili nas. No to jest naprawdę przykre i smutne. Proszę Was, dbajcie o swoje bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo swoich bliskich. Uświadamiajcie ich, jakie czyhają na nich zagrożenia, czego powinni się wystrzegać, na co zwracać uwagę. Rozmawiajcie ze sobą, to często może po prostu uchronić Was przed pewnymi mniejszymi lub większymi sprawami, które finalnie mogą źle się skończyć. To taki mały apel z mojej strony na sam koniec. Jeśli chcecie, to może w komentarzach podzielcie się tym, czego nauczyliście się dzięki słuchaniu podcastów True Crime. Ja mam na przykład kilka takich rzeczy. Ciekawa jestem, jakie są Wasze, czy są one przydatne, czy już kiedyś Wam się właśnie przydały. Jestem ciekawa, czy wyciągam jakieś tam podobne wnioski z tych wszystkich spraw kryminalnych. No i już tak całkowicie na końcu ponownie chciałabym poprosić Was, abyście subskrybowali mój kanał, zostawili coś po sobie, komentarz, like pod odcinkiem, cokolwiek. Polecam też zajrzeć na mojego Instagrama straszydło_podcast, zaobserwować go, bo możliwe, że nie wiecie, a ja tam dodaję co jakiś czas rozdania, które przez to, że nie śledzicie mnie tam, może Was to po prostu omijać. Nie zawsze mam opcję zrobić konkurs na chociażby YouTubie. No i to już jest koniec tego odcinka. Do usłyszenia niebawem. Spokojnego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek mnie słuchacie. Trzymajcie się ciepło. Pa.